Jak inwestować w kryptowaluty, żeby nie stracić swoich pieniędzy, w tym filmie pokażę podstawowe błędy nowych inwestorów. Zapraszam. Kryptomaster przedstawiają. Odkąd Bitcoin i inne kryptowaluty stały się obiektem spekulacyjnym, przyciągają one coraz większą liczbę osób, które chcą pomnożyć swoje oszczędności. Historia ceny bitcoina pokazuje, jaką siłę ma spekulacja i jak szybko można zarobić bardzo duże pieniądze, ale można równie szybko stracić wszystko. Handel kryptowalutami jest prawie identyczny jak handel papierami wartościowymi czy walutami obcymi. Prosta zasada: kupić tanio, sprzedać drogo. Łatwe, prawda? Jednak życie weryfikuje bardzo szybko i uczy nas zasady gry. Najczęściej słono za to płacimy naszym kapitałem. Na to, czy zarobimy, czy stracimy na giełdzie, składa się bardzo dużo czynników. W tym podstawowy psychika. Podstawowe błędy nowych inwestorów. Temat jest dosyć obszerny, dlatego warto się z nim zapoznać, by uczyć się na cudzych błędach, a nie na swoich. W tym filmie przedstawię wam podstawowe błędy nowych inwestorów kryptowalutowych, które na są popełniane. Pamiętaj, to nie jest tylko teoria. Zapisz sobie te błędy i zerkaj czasami na te notatki, a zobaczysz, że będziesz chciał popełnić każdy z nich. Mimo tego, że prawie każdy wie, żeby tego nie robić i tak to robi. Tu odgrywa rolę Nasza psychika i zdolność do podejmowania decyzji w stresie. Na początek pamiętaj, że to co mówię to jest tylko i wyłącznie moje własne zdanie i ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut i nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli oglądasz ten film, to znaczy, że jesteś nowy w świecie kryptowalut, więc zapraszam Cię również do pobrania mojego całkowicie darmowego poradnika Kryptowaluty dla Początkujących, w którym znajdziesz bardzo wiele odpowiedzi na pytania, które zadajesz sobie na początku. Oraz pomoże ci on łatwiej poruszać się po tym rynku kryptowalut. Przejdźmy zatem do tematu filmu. Pierwszą i zarazem najważniejszą zasadą w inwestycjach jest nie inwestuj więcej niż możesz stracić. Ten na pozór banalny błąd jest bardzo często popełniany i ciągnie za sobą dosyć poważne konsekwencje. Wyobraź sobie teraz sytuację, że masz zaoszczędzone 10 tysięcy złotych, które leżą sobie na koncie w banku i oprócz strat wynikających z inflacji nic praktycznie Ci nie przynoszą. Postanawiasz się zainwestować, żeby pomnożyć kapitał. Ile zainwestujesz? Jak kupisz kryptowaluty za 1000 zł i zarobisz 10%, to będziesz tylko 100 zł do przodu. Mało, prawda? Ale weź pod uwagę, że jak dana kryptowaluta spadnie na cenie o 10%, to stracisz tylko 100 zł, co w przypadku inwestycji całych oszczędności przyniosłoby Ci aż 1000 zł straty. Taka strata już zaboli i tu zacznie płatać ci figle twoja psychika. 100 zł jakoś przeżyjesz, ale jak zobaczysz, że znika ci 1000 zł, to zaczniesz myśleć nieracjonalnie i zaczniesz popełniać kolejne błędy, aby to odegrać. Kolejne kroki postawione w panice z reguły przynoszą jeszcze większe straty i tak zaczyna się domino błędów, które bardzo szybko wyczyści Twój depozyt. Pamiętaj, jak nie potrafisz zarobić inwestując 100 zł, nie zarobisz nawet jak zainwestujesz milion. Inwestowanie tylko tyle, ile możesz stracić pozwoli Ci trzymać się założonego planu, podejmować przemyślane decyzje oraz chronić kapitał. Ponadto nie zakłóci to Twojego życia prywatnego, bo będziesz wiedział, że możesz te pieniądze stracić. Tutaj należy też dodać, żebyś nie wpadł na genialny pomysł wzięcia pożyczki w banku na inwestycje w kryptowaluty, bo pamiętaj, ty ten kredyt będziesz musiał spłacać, a nie masz pewności, że inwestycje przyniosą Ci zyski. Kolejnym błędem jest FOMO z angielskiego Fear of Missing Out. Za tym pojęciem kryje się Twoja wytrzymałość, a raczej Twojej psychiki. W wolnym tłumaczeniu jest to strach przed utratą. W świecie kryptowalu często jest to też nazywane nie wskakuj do jadącego pociągu. Polega to na tym, że podczas nagłych wzrostów ceny, np. bitcoina, zaczynasz czuć, że tracisz okazję na zarobek i widzisz, że cena dalej rośnie. Myślisz, że jeżeli tyle urosła, to będzie rosła dalej i kupujesz po wygórowanej cenie. Właśnie w tym momencie wskoczyłeś do jadącego pociągu. Nic nie będzie rosło w nieskończoność, a prawie zawsze po nagłych wzrostach są nagłe spadki, tzw. Tak korekta. Właśnie uległeś FOMO. Cena najprawdopodobniej teraz odreaguje, a ty albo sprzedasz ze stratą, albo będziesz zmuszony trzymać tak długo, aż cena będzie wyższa niż ta, za którą ty kupiłeś. Bardzo dobrze jest to zobrazowane na tej grafice. Są to kolejne etapy Twojego myślenia. Pamiętaj, kupuj po spadkach, a nie na wzrostach. Kolejnym tematem jest food. W wolnym tłumaczeniu niepewność i zwątpienie. Na rynkach finansowych jest to również nazywane paniką i może być to dobra okazja do zarobku, ale też do straty. Często taka sytuacja jest spowodowana przez tzw. grube ryby, czyli ludzi z ogromnym kapitałem, którym mogą sterować ceną na rynku, a tym samym Twoimi ruchami. Jak i również tzw. fake newsy, mianowicie udostępniają fałszywe informacje, wywołując tym samym strach i panikę na rynku, przez co ludzie sprzedają swoje aktywa. Fut jest wtedy, gdy cena bardzo gwałtownie spada i z dużym impetem traci dosyć duży procent. W trakcie takiego spadku dużo Drobnych inwestorów w obawie o utratę kapitału sprzedają kryptowaluty jak najszybciej, nieważne za jaką cenę. Im więcej ludzi zaczyna sprzedawać, tym bardziej cena spada. Im bardziej cena spada, tym bardziej powoduje większy fut, przez co jeszcze więcej ludzi wyprzedaje swoje portfolio. Następnie okazuje się, że był to fake news i cena wraca do normy. Ty już nie posiadasz tej kryptowaluty, a odpowiedzialne za tą sytuację są osoby, które kupiły te kryptowaluty właśnie w tym miejscu, w którym większość ludzi zaczęła je sprzedawać. Nie inwestuj w coś, czego nie rozumiesz. Sam osobiście spotkałem się z przypadkami, że ludzie zainwestowali w jakiś projekt na blockchainie, a kompletnie nie mieli pojęcia, co to jest. Jest to kolejny podstawowy błąd. Zaczynając przygodę nie tylko z kryptowalutami, ale z każdym innym rodzajem inwestycji, najpierw musisz go zrozumieć. Nielogicznym jest inwestowanie swoich środków w coś, czego się nie zna, a jednak tak wiele osób to robi. Podstawą inwestowania jest ciągła edukacja, śledzenie na bieżąco postępów, nadążając za zmianami i reagując na te zmiany. Zanim zaczniesz inwestować w kryptowaluty, poświęć kilka miesięcy na zrozumienie całego systemu działania samych kryptowalut, jak i metod inwestowania. Jest to naprawdę bardzo rozległy temat, ale poświęcając odpowiednią ilość czasu oraz chęci, jesteś w stanie nauczyć się wszystkiego. Internet jest napchany informacjami i wiedzą, musisz tylko do tej wiedzy dotrzeć. Dotrzeć i zweryfikować, że to co czytasz jest prawdą. Możesz też skorzystać z płatnych szkoleń internetowych i stacjonarnych, w których dostaniesz konkretną wiedzę zamkniętą w tzw. pigułce. W sieci są bardzo wartościowe szkolenia, które skrócą czas Twojej edukacji do minimum, bo ktoś wyciągnął prawdziwe informacje z gąszczu wiedzy, która znajduje się właśnie w internecie. Kolejnym błędem jest kopiowanie ruchów innych. Podczas hosty w 2017 roku mieliśmy w społeczności kryptowalut wysyp tak zwanych grup sygnałowych, które za odpowiednią opłatą powiedzą ci, w co i kiedy zainwestować, żeby zarobić. Ludzie tworzący te grupy to zwykli wyłudzacze. Nikt nie wie na 100%, czy cena urośnie, czy spadnie. Głównym argumentem na to, że oni sami nie wiedzą, w co wejść, jest prosta kalkulacja. Jeżeli tak dobrze znają rynek, wiedzą, gdzie zarobić, to w jakim celu wyciągają od ludzi pieniądze za te sygnały. Inną sprawą są szkolenia. Na przykład z tradingu czy z inwestowania w nieruchomości, gdzie prowadzący wprowadza cię w techniki czytania wykresów oraz wyciągania wniosków. Nie oferuje tylko wiadomości, w co i kiedy zainwestować. Kopiowanie niestety nie kończy się na przystępowaniu do grup sygnałowych. Często jest tak, że nowi inwestorzy znajdą kogoś w mediach społecznościowych, kto chwali się bardzo dobrymi wynikami. Udostępnia swoje ruchy publicznie na swoim profilu, raz mu się uda, drugi raz mu się uda, i piąty może mu się uda. Ale szczęście nie będzie nikomu dopisywać całe życie. Nie podążaj ślepo za swoim guru, bo jak on popełni błąd, to ty stracisz swoje pieniądze. Efekt Boga. Nie tylko w inwestycjach w kryptowaluty, ale w każdym innym biznesie podstawą jest edukacja, o czym już mówiłem. W pewnym momencie możesz mieć tak zwany efekt Boga. Będziesz myślał, że wszystko już wiesz i nic nie jest w stanie cię zaskoczyć. Ten efekt bardzo szybko może odwrócić Twoją dobrą pasję w utratę całego kapitału. W tych czasach mamy ogromny dostęp do wiedzy praktycznie za darmo: internet, wiedzę zamkniętą w pigułce, książki oraz wiedzę i doświadczenie innych, takie jak szkolenia czy warsztaty. Korzystaj z tego jak najczęściej, a sam odkryjesz, że im więcej będziesz się uczył, tym bardziej tę wiedzę będziesz chciał poszerzać. Kolejną ważną kwestią jest naiwność. Wytłumaczę ci to na przykładzie. Jakiś inwestor wrzuca film na YouTube'a czy Facebooka o mega genialnym projekcie, który pozwoli ci bardzo dużo zarobić w bardzo krótkim czasie. I tu już powinna zapalić się czerwona lampka. Jeżeli ktoś tak mówi, to już powinieneś wiedzieć, że jest to albo oszustwo, albo po prostu wyłudzenie pieniędzy od ciebie. Zbadaj ten projekt dokładnie, obejrzyj inne filmy na jego temat, pytaj o niego chociażby na forach czy grupach na Facebooku, czytaj komentarze pod tym filmem, a to już zmieni Twój punkt widzenia. Nie podejmuj decyzji o inwestowaniu tylko na podstawie jednego filmu czy jednej informacji. Nie bądź naiwny, bo w taki sposób możesz stracić swój kapitał. I ostatnim błędem jest alin, czyli podstawa w każdych inwestycjach, czyli wchodzenie całym kapitanem w jedną inwestycję. Podstawą w każdych inwestycjach jest dywersyfikacja. Jeżeli masz oszczędności, nie wrzucaj ich w całości w bitcoina na przykład. Poszukaj też innych inwestycji, a jest ich naprawdę dużo. Metoda dywersyfikacji pozwoli ci na zwiększenie szans na zysk. Wezmę taki przykład. Miałeś 10 tysięcy zł, wszystko wrzuciłeś w bitcoina, bitcoin spadł o 20% wraz z twoim kapitałem. Właśnie jesteś na minusie 2000 zł. A teraz spójrz tak: masz te same 10 000 zł, wrzuciłeś powiedzmy 20% w bitcoina, 30% w papiery wartościowe, kolejne 20% w złoto, a resztę zostawiłeś sobie na czarną godzinę bądź inną okazję inwestycyjną. I teraz bitcoin znów spadł o 20%. Papiery wartościowe, powiedzmy, dały ci zysk w wysokości 10% a kolejne 10% zyskałeś na złocie. W tym momencie Bitcoin dał Ci stratę 400 zł, papiery wartościowe zysk 300 zł oraz złoto 200 zł na plus. Ogółem jesteś na plus 100 zł. Przy stracie na jednej inwestycji ratujesz kapitał na innych inwestycjach. I dodatkowo pamiętaj, że masz te 30%, których nie zainwestowałeś, które nie generują Ci oczywiście zysku, ale też nie generują Ci straty. Dlatego właśnie tak ważna jest dywersyfikacja w inwestycjach. Weź sobie te zasady głęboko do serca, a na pewno pomogę Ci w inwestycjach w kryptowaluty, jeżeli będziesz chciał oczywiście inwestować. Czerp wiedzę z internetu, czerp wiedzę z książek, z filmów, jest tego bardzo dużo, wystarczą tylko chęci i trochę wolnego czasu. Pamiętaj, że od tego zależy Twój plus czy też minus w Twoim portfolio. Jeżeli podobał ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się, cześć.